Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Jesteśmy w Pepko na przeglądzie. Jakby ktoś się pytał, to jesteśmy w Aurze w Olsztynie i już Wam pokazuję, jakie tutaj mają e, fajne dekoracje. Zaczynamy od takiej jesiennej kuli. Proszę bardzo. Taka mała dekoracja, kosztuje 15 zł. Ciekawa jestem swoją drogą, czy można tą kulę otworzyć i na przykład włożyć tam coś innego, nie? E, następnie mamy kocyki. Zaraz Wam pokażę jeszcze inne kolory. Dobra, najpierw Wam pokażę ten. 130x170 cm za 20 zł to słuchajcie, naprawdę jak za darmo, jak za koc, bo wiecie, że teraz e, takie cienkie bardzo koce kosztują, e, kosztują e, mało, a tu 20 zł, aż sama nie dowierzam, słuchajcie, tu macie drugi kolor, za chwilę przejdziemy dalej, to Wam pokażę jeszcze, tam chyba są dwa kolory, jakby ktoś nie lubił takich, ale tu akurat moje kolorki są. No i jak jesteśmy przy lampeczkach, to pokażę Wam tą, chociaż już Wam ją wcześniej pokazywałam, e, taka lampeczka grzybek i ona jest w kwocie, już Wam mówię, 40 zł chyba kosztowała, o ile się nie mylę. Tak, kosztuje 40 zł i tu macie taką za 70 zł. Zobaczcie, też fajna, nie? Gdzieś do sypialni czy do biura by ładnie wyglądała, tak bardzo, bardzo elegancko. No i tu mamy te ale skrzaty. Skrzaty są na Boże Narodzenie, na jesień, skrzaty są nawet na y, Wielkanoc, więc skrzaty całym rokiem, jeszcze tylko na lato muszą wymyślić, nie wiem, może w krótkich spodenkach y, albo w jakiejś kąpielówkach wymyślą skrzaty. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy tutaj taki susz za 10 zł jak widzicie tu macie z fioletowym dalej macie z różowym, a tam z tyłu macie takie beżowe jakby ktoś nie lubił kolorków więc tutaj macie takie, taki suszyk sobie, możecie sobie wykorzystać do dekoracji cztery dychy kosztuje poduszka tak wygląda, proszę bardzo ma takie frędzole, frędzole tu na boku jak zwykle jak ja tu coś robię to Andzia mi tutaj zagaduje tego to widziałaś, to widziałaś, to widziałaś fajna ona jest dziewczyna, naprawdę i dziękuję, że ją pozdrawiacie, ona was również też pozdrawia Przecudowny kocyk 180 na 220 cm za stówkę. I to też jest nowość. Zobaczcie, tak wygląda. Od środka jest taki taki wełniaczek. Ja wiem, że one po praniu są takie już nieprzyjemne w dotyku, ale, no, ale cóż. No i tu macie drugie te kolory, nie? Jak widzicie tu mamy zielony i poczekajcie jeszcze, czy my tu mamy jeszcze, nie, nie, tu nie mamy, tu mamy tylko jeden, bo tamten wam pokazałam no i co tu wróciło, przynajmniej dawno nie widziałam, białe świeczki, które zawsze są poszukiwane przed Bożym Narodzeniem, 8 zł kosztuje taka no i tu macie jeszcze wyższą i ja muszę pamiętać, żeby też się w nie zabezpieczyć bo będę robiła strojki na święta a ja bardzo lubię te świece ta kosztuje 10, więc myślę, że fajne ceny, ta jest naprawdę dosyć spora, no także tak to wszystko wygląda, a tu macie takie miniuśki, zobaczcie, jedna za dwa złote więc, więc fajnie już macie świeczuszkę za dwa zyle oczywiście jedna, bo tu jest dwupak, nie? więc płacicie cztery dobra, patrzymy czy są, wiecie czego szukam, ten, tej pumpkinowej świecy, chciałabym sobie kupić, ale już chyba nie ma tego pięknego zapachu, było kilka dosłownie przez, tak jakbym przez sekundę, ja to pamiętam a szkoda, bo bym bardzo chciała ją kupić, bo naprawdę świetnie pachnie. Okej, okay, patrzymy czy są jakieś, e, jakieś osłonki tutaj nowe, ale na razie nic, e, nic tutaj nie widzę, chociaż patrzę, że tu mnie Ania trąca, więc już Wam tu pokażę i właśnie stwierdziła, że bardzo się opłaca kupić i sobie kupuje taką i jeszcze mniejszą. No i już ją Wam pokazuję, bo ona jest naprawdę ogromna, słuchajcie, ja ją trzymam, ale ledwo, ledwo ją trzymam i ona kosztuje 25 zł, a trochę mniejsza kosztuje 15, więc mm, Anka sobie tutaj bierze dwie do kwiatów ostatnio była na, na takim, nie wiem jak to się nazywa. Jak są takie zjazdy, znaczy to nie jest zjazd jest. Kurczę, wyleciało mi z głowy. Kwiatowe takie wiecie. Em nie pokazy. No dobra, napiszcie mi tu w komentarzu, bo widzicie, teraz w tym momencie zapomniałam. To sobie nakupiła tam kwiatów i teraz musi kupić sobie osłonek, doniczek. 140 na 260 cm za 80 zł macie dwie zasłony, więc na przykład jedna kosztuje 4 dyszki. Myślę, że fajna, fajna kwota. Następnie mamy firankę 140 na 260 i zobaczcie, ona jest taka brokatowa. Tu możecie zobaczyć, pazury zawsze wkładam i ona kosztuje 80...

I chodzi mi o to, że pozory wkładam, żebyście zobaczyli, jak ona prześwituje. Dwie sztuki, e, dwie sztuki. tutaj macie też za 80 zł, mówiłam już to? Mówiłam, więc po 40 zł macie e, firaneczkę. Dobra, pokażę jeszcze też Wam fajne zasłony. Poczekajcie chwileczkę, jak tylko to tutaj się położy. Ym, dobra, mamy tutaj takie welurkowe albo welwetowe, nie wiem, dwie sztuki. 135 na 260 za stówkę, więc tutaj macie po 50 zł jedną zasłonę. Dosyć ciężkie dosyć ciężkie. Szkoda, że nie robią takich, wiecie, więcej na właśnie na, tych, na te szyny. Ja mam te szyny i bym wolała sobie takie kupić, chociaż jedna z Was mi właśnie ostatnio pisała, że odwrotnie je wiesza i tych kółeczek u niej nie... Jakoś nie rzucają jej się w oczy. Dobra, idziemy dalej. Pamiętajcie o subskrypcji, bo lecimy do 40 tysięcy. Już pięknie lecą te subskrypcje. Udostępniajcie, gdzie się da. Wpadajcie na mojego TikToka, Sylwia z Boch Crazy Mom. Jak wpiszecie, jest takie same zdjęcie, więc obserwujcie. Tam również, bo tam też wrzucam przeglądy. Może sobie też tam coś wybierzecie. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. I chcę wam jeszcze pokazać, co ciekawego... Co ciekawego dojechało, i co jest bardzo ładnego, i cieszę się, że trafiłam. Mimo tego, że to jest ostatnia sztuka, ale one są po prostu na żywo prześliczne, te szklanki. Taka bardzo cieniutka szklanka, taka jesienna. Zobaczcie, jak ślicznie to wygląda. Ja kiedyś z temu miałam podobne. Kosztuje 10 zł, tylko pamiętacie, ja miałam ją bez takich listków, ale bardzo szybko mi pękła. Coś Bożejowi chyba coś spadło i po prostu mi to szybko pękło. No ale wyglądają bardzo, bardzo fajnie. I tu jest jakiś taki to coś, ale nie wiem, czy ktoś to zgubił, bo tu ceny nie ma, a nic innego nigdzie takiego czegoś nie widziałam, więc nie wiem, czy to jest pępkowe, no ale dobra, pokazałam wam. Co ja tutaj jeszcze widzę? No zobaczcie, chcę odchodzić od tej półki, a ja cały czas coś widzę. Zaparzacze. Jak lubicie sobie taką herbatkę z takich suszonych listków zaparzać, to za 10 zł możecie kupić takiego grzyba i macie tutaj zaparzacz. No i zerkałam, czy są jeszcze jakieś inne, ale na razie tutaj u nas są tylko grzybki, więc nic innego Wam tutaj nie pokażę. Ciekawa jestem, czy są jakieś inne, bo, bo naprawdę fajnie i za fajną cenę. Idziemy dalej. Nie rozłączajcie się, bo wiem, że niektórzy nie lubią halloweenowych dekoracji. Za chwilę będą jeszcze inne. No i tutaj mamy, tutaj mamy za 15 zł takiego duszka. To jest bardzo fajne, bardzo mi się podoba. To mamy świecznik, tak myślę, że to jest świecznik. No bo tutaj takie dziury są, no to myślę, że to są dziury na świece. Zobaczcie. Yy, I ten świecznik kosztuje 20. Tak, 20 zł. Dobrze widziałam? Dobrze widziałam. 20 zł kosztuje. Tu mamy ten kubek Batmano Nie, Batmanowy. Co ja z głupoty gadam? To jest kubek zadyszka i to jest kubek. Yy, jak one się nazywają? Nie, to perze, przecież Sylwia, no widzicie. Lecimy dalej. Dalej mamy takie duszki, wkładacie sobie tutaj jakąś lampeczkę i to kosztuje za to kosztuje 7 zł. To kosztuje za 7 zł, chciałam powiedzieć, ale dobra. Okej, okay. i stąd chyba będzie już wszystko. Jest jeszcze wiele straszniejszych rzeczy. Zobaczcie jakieś maski, maseczki, lampeczki, dużo, dużo tego, ale my idziemy dalej. Idziemy tutaj i tutaj widzę coś nowego, jakieś zapaszki, zobaczcie. I ten zapach jest za 5 zł. Ciekawa jestem, jak one zapachowo i jak one w ogóle z trwałością. Ja do samochodu tradycyjnie lubię choinkę waniliową i to dla mnie jest po prostu must have. Chociaż ostatnio mam też z Kanal Plus chyba takie gdzieś tam Alex gdzieś wylosował i mam też właśnie też wanili waniliową zawieszkę, ale nie utrzymuje się tak długo jak ta wanilia właśnie choinkowa, więc jestem ciekawa. Może ktoś z was miał i używa, to dajcie znać w komentarzu. Idziemy dalej. Zerkam sobie tutaj, co mogłabym, mogłabym wam jeszcze pokazać. Hmm, tu jest jeszcze taki woreczek. Chyba do prania, czy 50 kosztuje, jakaś dziwna cena. Yy, Okej, okay. taka siateczka. A widzę, już coś nowego. Do samochodu. Ja widzę, widzicie jakieś zapachy wjechały, chusteczki e, do mycia za 5 zł. Aż też jestem tego ciekawa, e, jak to wychodzi. I tu poczekajcie, bo jestem zawsze takim pomagierem Ani, bo muszę jej pogadać, po, po, pomagać z tych wyższych półek ściągać. 5 zł ta butelka, ona akurat chce sobie kupić, bo jej się skończyła. No i e, polecaliście te kuleczki, jak ktoś ma zwierzęta i Ania właśnie bierze. 5 zł kosztują. E, do kłaczków. Słuchajcie, jak macie kłaczki, to właśnie ona jest do, do pralki, do zbierania kłaczków. Widzicie, piszecie mi, polecacie i ja polecam dalej, więc z góry Wam bardzo serdecznie za to dziękuję. Jeżeli nie oglądaliście mojego vloga, to możecie sobie wskoczyć, bo tam też pokazuję Wam swoje życie, jakąś tam paplaninkę. Wiecie, że ja lubię pe peplo, Peplonić, chciałam powiedzieć. No ale dobra, koniec, peplaniny. Możecie sobie tam obejrzeć. Tutaj mamy za 20 zł takie butelki i zobaczcie, one stoją w przeróżnych kolorach: biała, szara, taka brzoskwiniowa, taka brązowa, czarna. No, przeróżne. Tu macie taką. Jak nie lubicie plastikowych, jak ktoś uczy się pić wodę, to to jest naprawdę świetne. Ona kosztuje 30 zł. Myślę, że za 30 zł szklana butelka, świetna cena. Dalej idziemy do termosów. Tu mamy taki i powiem Wam, że wjeżdżają moje kolory, bo zawsze wjeżdżały jakieś takie w kwiatki, w stratki, istokrotki, bratki, kwiatki, istokrotki. Za 30 zł możecie kupić taki i to już jest bardziej mój styl. Albo co tu jeszcze wjechało nowego i te też są fajne. Ten na przykład bardzo mi się podoba, ten zielony też, chociaż to nie mój kolor, ale, ale ten na przykład bardzo mi się podoba i kosztuje też trzy dyszki. Tak wygląda. Ciach pyk. Zobaczymy. Proszę bardzo. I zaraz będzie trzeba nosić herbatkę, kawkę na chłodniejsze dni, gdzieś do pracy, jak wychodzicie time to tea, o widzicie, czas na herbatkę więc można sobie zakupić tu macie coffee, tu macie tea, no ale oczywiście wiadomo, że możecie sobie tam nalać nawet wody <laughs> właśnie, dobra, dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd, dajcie znać w komentarzu, czy coś sobie zakupiliście, co tam porabiacie czy oglądaliście mojego vloga Właśnie tutaj wyskakuje Wam miniaturka, oczywiście wpadajcie na moje inne przeglądy, bo jest bardzo dużo nowości z Sensei, z Pepko, no także zapraszam Was bardzo serdecznie, życzę Wam Cię miłego dnia, trzymajcie się, cześć.